Hej ludzie, ja jestem Bury, a to jest The Binding of Isaac. Znowu do was wracam z kolejną dawką zabijania potworków i usiłowania dotrzeć do matki. Dzisiaj dla odmiany zagramy sobie Kainem. Tak więc zaczynamy. Ogółem stwierdziłem, że w każdym odcinku, no może nie w każdym, ale póki co będę zmieniał sobie postacie, aby pokazywać wam, no, co one mogą, co one potrafią i jakie mają inne moce niż Isaac. Ponieważ Isaaca już wam przedstawiłem, ładnie pokazałem, co on potrafi, czego on nie potrafi, co on ma i czego on nie ma. Tak więc teraz to zrobię z Kainem i już na starcie widać, że tak jak Isaac miał trzy serduszka, tak Kain ma tylko dwa. Ale się wszystko równoważy, ponieważ Kain posiada więcej damage'a oraz jest troszeczkę szybszy, ale zarazem ma trochę on obniżony ten zasięg. Kurde, kręcę się wokół nich, nie mogę trafić. Holender, to one mogą. Było blisko. Mam cię. Nie, jednak nie. Tak już tak. O, skrzynia. Pięknie, bomba i monetka. Lecimy dalej. No i Kain oczywiście od samego początku ma klucz. Nie wiem jak. Z Isaaciem chyba jest tak, że od samego początku Isaac ma... Chwileczkę, co to była bomba? O właśnie, Isaac miał bombę od samego początku i... No i... Tam później jeszcze wam pokażę Magdalenę, mam jeszcze Ewę i jeszcze Judasza mam do odblokowania, ale to myślę, że... O, nice! To mi się podoba. Dostaliśmy grzyba, który jak widzieliście po napisie dodał nam wszystkie statystyki, zwiększyły się o 1. Tak więc życie mamy. Teraz 3 serduszka, szybkość 2 serduszka, no, bla bla bla. 4 tam kreski i tak dalej, i tak dalej. Już nie będę wam wszystkiego tłumaczył dokładnie, tylko tak pokrótce opowiem. No, nieźle. Jak na start to całkiem fajnie. Pils. No nie wiem, boję się go teraz użyć. Użyję go, nie wiem, jak będę miał jakiś trudnych przeciwników. O, bomba, rzucimy się, okej, okay, już nie mam i lecimy dalej. Co my tu mamy? O. Okej. Okay. Dzięki drugiej bombo. Mam dwie bomby więcej dzięki tobie. Okej. Okay. Nasi krzykacze. Szybko je załatwimy i bierzemy się za bossa. Nie ma co jak razie iść do sklepu. Bo ani to pieniędzy, ani to po co. Dobra. Famini. Tak jak ostatnio. No nieźle. No to sprawdźmy co daje. O! No pięknie. Bad gas. Zawsze chciałem się przekonać, czy bad gas robi cokolwiek innego niż no, obłoczek dymu wokół nas, bo zawsze myślałem, że to jest taka pils, że on nic nie robi, tylko wydobywa z siebie ten gaz. No i się okazuje jednak, że nie. Jednak on coś robi. Można dzięki temu, że jesteś blisko wroga, można go otruć i no zawsze co nieco do tego AP zejdzie, nie? Kiedy spawnuję tych mów... O, już nie będzie. Tylko jeszcze... O, okej. Okej. Powolutku, nigdzie nam się nie spieszy. Jeszcze raz i mam cię. Klasycznie, zawsze właśnie po czterech jeźdźcach, bo jest ich czterech tych koniarzy. Jest Famini, jest War oraz jeszcze jest chyba Śmierć. Jeszcze jeden, nie pamiętam dokładnie jak on się nazywał. A właśnie, Pestilince, czy jakoś tak. I oni tworzą czterech jeźdźców i każdy z nich może wywalić ten kawałek mięsa. No i oczywiście jak złożymy je wszystkie, to mamy Super Meat Boya. Tak więc początek nam się zapowiada. Dość obiecujący. Mi się to podoba. Muszki, wybijemy je. No, teraz mamy damage'a dość zwiększonego. Tego wszystko, wszystkie takie muszki i inne gówniaki mam na hita. Mi się to podoba. Co tutaj zostawiliśmy? No nie, no. Sorry, mały. No kurde, dałem mu pieniążkę. Oddawaj. Dziękuję. No, zwróciła mi się. To już byłem. Lecimy w bok. Okej. Okay. Krzykacze, szybko je załatwimy, przynajmniej mam taką nadzieję.
A, okej, okay. Jeszcze tygodnie. No i załatwimy. Monetka do kieszeni i lecimy dalej. O, świetnie. Złoty, złoty pokój. I przy okazji kamień. Ten niebieski, czyli jak go tam nazywają. Wspaniale. Ogółem parę osób pisało mi, że wcześniej nie było po prostu mnie za bardzo słychać. Dlatego teraz postaram się poprasować na audio i jakoś poprawić, abyście mogli mnie słyszeć w pełnej mojej okazałości i się mną cieszyć. Miałem się. A, znowu ty slot. Nie dość już nakopałem. No, dawaj, co ty jeszcze masz? Dawaj, dawaj. Załatwione. Szybko poszło. Angel Man. Tak, to klasycznie robię z kartami, nie będę ich używał, póki nie ma jakiegoś wroga w pobliżu, ponieważ nigdy nie wiadomo, czego mogą się przydać te karty. Znaczy no, wiadomo, jeżeli ktoś pamięta te nazwy. Ale w moim przypadku, no cóż, nie za bardzo kojarzę. Przynajmniej tą kartę. Niektóre to ja już pamiętam, ale... O, ale miałem farta. Idealnie przede mną. A, było blisko. Dobra. Zniszmy tego kamienka. O, klucz. Wspaniale. O to mi chodzi. Dobra. No. Ten chapter już mamy zaliczony. Jeszcze tylko ubić bossa, kurde. A! Było blisko. Okej. Okay. Co my tu jeszcze mamy? Tego płaczka zombie i może nam coś wyleci. Fajnie by było, nie wiem, jakaś monetka czy coś. Bo nigdy nie mam, muszę wam powiedzieć, że nigdy nie mam szczęścia do kasy, zawsze... O, świetnie, niebieskie serduszko zawsze się przyda. Nigdy nie mam szczęścia do pieniążków, ponieważ zawsze coś jest za drogo dla mnie. A jak mnie na coś stać, to zawsze ginę po tym. No cóż, takiego to ja mam farta. No i na kogo my trafimy? Steven! Fajnie. Z tego co pamiętam, dzięki Stevenowi będziemy mogli... O ile go zabiję oczywiście. A właśnie, użyję sobie karty. Aha, dobra. Never mind. Odjął mi. No, właśnie, to jest całkiem spoko. To dobra. Użyjmy sobie jeszcze wielkiej bomby. Bum. Dzięki temu... O, on się odłączy teraz. Może będzie za mną latać, a nie będzie już we mnie pluł. Tylko będzie tak jak u... Gemini. No, oboje zginęli. No i dzięki temu, że... Zabiłem Stevena. Mam teraz swojego minionka. Takiego oto malutkiego Stevenka, który będzie strzelał samonaprowadzonymi łzami. Całkiem spoko rzecz. Ani to mnie nie interesuje. Kotek nam daje 9 żyć. Takie coś, że mamy jedno serduszko. Jak zginiemy, to mamy jeszcze 9 żyć. Tak jak kot dokładnie. A co tam ten znaczek dawał, to nie wiem dokładnie. Co do tych wszystkich paktów diabłowych i innych takich, to no cóż, niezbyt do tego się przykładałem. To nie moja broszka. O, o kurde. O, widzicie? Ja sobie mogę strzelać w jakąkolwiek stronę. A, kurde. A on i takich trafi. Ogólnie teraz mamy takiego Isaaca Giganta w sumie. Nie wzięliśmy tego grzybka. Bo jest dwa razy większy, jak był wcześniej. Czyli no, wszystko się naprawdę podwoiło. Jego życie, tam dodało plus jeden. Jego życie, statystyki i przy okazji on, nie? Dobra. Warto tutaj wyburzyć tą ścianę, zabrać sobie te dwie bomby i mamy Pilsa. Biało-czerwony. No patrzcie, jak się złożyło. Dobra. Jeszcze tylko ubijemy ten kawałek mięcha. I będzie good. Czy warto marnować... Dwie bomby na dwie monety. Chyba nie warto. Okej. Okay. Szybko się z nimi powinmy. Nienawidzę tych długoszyjnych żyraf. Co tu mamy? Book of Shadows. Book of Shadows daje nam tymczasową barierę przeciw wrogom. A ta bomba... Zostawimy sobie Book of Shadows, ponieważ ta bomba... No cóż, no nie zawsze da się nią trafić. Zawsze wróg może sobie odejść. I cóż, zasięg tej bomby też jest ograniczony, dlatego nie zawsze dosięgnie on przeciwnika. Dobra. O, marne. Lepsze krzykacze. No nie, już po lepszych krzykaczach.
Steven, nie możesz mi tego zabrać? Proszę ci, Steven, no wejdź, bo to powiedz. Kurde. Szkoda. Ale tak na ciebie liczę. O, dwa serduszka. Przydadzą się na później. Ja jako postać bardzo lubię Kaina. No jedynym minusem oczywiście jest brak życia w późniejszych etapach, jeżeli nie dostaniemy jakiegokolwiek upgrade'u do tego. O, Marden, oczywiście, że moją stronę musiały. Czekaj, użyjemy sobie speed up. No pięknie. Takie coś to ja rozumiem. Dobra, tych mów to ja szczególności nie lubię. No w sumie cały czas mówię, że jakichś potworów nie lubię. I pewnie już was to nudzi, ale taka jest prawda tutaj. Nie da się lubić jakiegokolwiek potwora. Ale chociaż Larry Juniora lubię, bo on jest mega słaby i o Boże, muszę użyć Book of Shadow, bo jest na i muszę się nimi szybko zająć. Kurde, ja się nie trafiałem przez ten czas. No i tak to. Tak ta książka działa. Po prostu oni nie mogą nas trafić przez pewien okres czasu. Jesteśmy chronieni. Możemy robić co chcemy. Dobra. Chociaż mogę pójść po tę serduszkę. Gdzie ja je tutaj zostawiłem? Chyba w pokoju tym... Nie wiem, co w tym pokoju nie zostawiałem. Ale whatever. Jest już jedno, fajnie. O! Taj! No świetnie. O, mordę. Już nie tak świetnie. O nie! O. Kurde. To się tymi bombami tak zasłaniesz. No. Co jak co, ale teraz uderzenie to my mamy niezłe. Temperance. Użyjemy, ponieważ akurat wiem co to jest. Temperance, no jak widzicie, tutaj spaliło nam to. Nie ma po co marnować serduszek dla kasy. Po prostu zniszczymy tą maszynę. Zniszczyłem. Tak, wiem, że ja komentuję strasznie wolno, a robię wszystko szybko. Ale jak się wciągnę w grę, to ze mną jest tak, że po prostu ja sobie coś komentuję pod nosem, a gra dalej leci, ja dalej się bawię, dalej już lecę, a przy okazji z komentarzem jestem w typu. No więc czasem musicie się do tego przyzwyczaić. Ja będę próbował też się poprawić pod tym względem. Tilsa, no pięknie. Ile już mamy tych tilsów? No, nieźle. Karabin maszynowy, kurde. O, mamy 13 monet. No, no. Zobaczymy co będzie. No pięknie, jasne, że kupujemy. No, ale bomby już nie chciałem. Dobra. Trudno. Nie będę narzekał. Przynajmniej trochę ich mam. Dzięki temu dam ci monetkę. Nic mi nie dasz. O, dasz mi kartę. Fuck. Co ja teraz zrobiłem? Czy naprawdę wysadziłem go, a zarazem dałem mu monetę i... tak bardzo ja. Nic nam nie pozostało, jak pójść po prostu do bossa. Kartę The Devil zostawimy sobie. O, monetki też pozbiera. Pozbieramy monetki. The Devil zostawimy sobie, bo już się na nią natknąłem ostatnio i ona sprawia, że nasze łzy po prostu ranią jeszcze bardziej niż raniły poprzednio i zamieniają się na czerwone takie kulki. Fistula. No, godny przeciwnik. Nie powiem. Użyjemy sobie szybko tarczy i można naparzać. O, oczywiście jeszcze karty. No, takie coś to ja rozumiem. Wyjątkowo mi się nic dzisiaj nie tnie i mam nadzieję, że nie wykakałem w tym momencie. Okej, zabić je. O, szybko poszło. Ta karta The Devil bardzo pomogła. O, szminka matki. Przynajmniej mamy zwiększonego troszeczkę range'a. I co my tutaj mamy? Cyrograf i odwrócony krzyż. Ani to mnie jakkolwiek nie ciekawi, znowu. Bo cyrograf... Cyrograf... Chyba tak, cyrograf, tak to się mówi. Daje nam jedynie to, że możemy strzelać przez takie przedmioty jak skała, czy tam... No, w sumie tylko przez skałę i tyle. No i trudniej nam oczywiście zniszczyć kupę, czy ognisko. Tak więc nie warto, przynajmniej dla mnie.
szybko się rozprawiam z tymi łóżkami. I całkiem nieźle nam idzie. Nie wiem, który to już jest chapter. W sumie nie patrzyłem. Ale nie najgorzej. Tutaj patrzę, 15 minut nagrania, a jesteśmy już całkiem daleko. Nie odbieram. Dobra. Wow. Ich sobie załatwimy tak po prostu. Dziękuję, do widzenia. Załatwiam. O! Tego to lepiej nie tykać. Zdala się od niego trzymać. Steven, pomóż! Okej. Okay. Co my tu mamy? Bill's Hill. Bombs are okay. No, naprawdę nic nam to nie dało. Nie za bardzo, bo no, jedynie zmniejszyła się liczba. O! Mamy nasze... Jak to się nazywało? Cytoplast, nie wiem. Jakieś takie robaczki. To coś takiego. O, ale serduszek nam się posypało. Pięknie. Dobra. No, come on. Zabiję cię. I jeszcze szybko ciebie. Kurde, odbija się od skał. Okej. No, jeszcze jedno serduszko. Dobra. Względem tego jesteśmy już ustawieni na zaś. Nie. Szybko zrobimy tak. Hop, hop. I z powrotem. O, mordę, prawie trafiłem na kolce. To nie byłoby fajne. O. Kurde. Po obranie będę się tak bawił. Mi się to nie podoba. Dawaj. Ok. No, come on. Come on. Podnoś się. No, podnoś się, flaku. No, mam cię. A? Podniesiesz się, czy się boisz? Tak. Ciebie wysadzimy. Bum. Nie ma. Co one takie niemrawe? No dalej, podnosić się. Mam cię. Czy ty? Okej, okay, załatwiam. Czy nam się tutaj uda przejść? Nope. Nie za bardzo. Ale do sklepu można by było wejść. Czy kupić to serduszko, czy nie? Bo w sumie ten grzybek bardzo by nam się przydał. Są trzy rodzaje chyba grzybków. Jeden grzybek właśnie tak jak ten, który wzięliśmy, był największy. Nie, cztery, przepraszam. Dawał nam wszystko o jedno więcej. Ten chyba daje nam dwie rzeczy więcej. Jest jeszcze taki wysuszony, który daje nam też dwie rzeczy więcej. Zupełnie inne niż ten właśnie. Oraz jeszcze jakiś grzybek, który dawał nam dwa razy życie, że jak zginiemy, to możemy jeszcze raz się odrodzić i mamy tyle samo HP, co przedtem. I nie wiem, czy to właśnie nie był ten, czy może ten był jeszcze jakiś inny. O nie, was nienawidzę. Wy już o tym wiecie, szczególnie na was zginąłem ostatnio. No, co ty się tak kręcisz, gnoju? Teraz jeszcze ty. No, podnieś się dalej. O, okej. Okay. Nie lubię oczekiwania, aż one się w końcu podniosą. To strasznie wkurza. Ni to nie wiesz, kiedy to się podniesie w końcu. Nie trafić. No, mam cię. Ja cię. I lecimy dalej. Po serduszka i zaraz myślę, że najpierw ogarniemy sobie pokój walk. Tak, to będzie dobry pomysł. Może coś ciekawego dostaniemy. Nie byłoby wcale źle, gdyby tak się stało. Nie pogardziłbym się dobrym itemem. Na przykład Troll Bombą. Tak. O, ale przynajmniej w zamian dostaliśmy normalną jeszcze bombę. Chociaż coś. Dobra. Nasze kaszloty. Szybko je zabijemy. I się zajmiemy resztą, która nam się tutaj zespawnuje. O, broda ta mucha. Wiem, że to jest mucha z
odwłokiem, ale tak jakoś się przyjęło, nie pamiętam przez kogo, że to się nazywa bruda ta muszka. O! Nie dostaniesz mnie. No, podnieś się, come on. O. I zabić. Dobra. Oj. Już myślałem, że nam się zabije z plecami. Ale by było głupio. Wszedł, zabrał to serduszko i nagle zaczęło się od nowa wszystko. Oczywiście tak nie jest. Nie, mają mi w szafuku. Nie, że przecież... To... Drabinkę. Czy mogę sobie łazić w tej wewte? Dobra. Jeden padł. Drugi padł, trzeci padł. Okej. Okay. Załatwienie. Kurde. Trudno teraz kontrolować tego Isaaca, nie dość, że jest szybki, to jeszcze ma... O, pięknie, z odpokój, to jeszcze ma tą drabinkę, więc... Nieważne gdzie lezę, zaraz się mogę na coś natknąć. Przez przypadek. Nie na to, co bym oczywiście chciał. Okej. Okay. Co my tu mamy? Wyrwany ząb. Space to use. Użyjemy sobie na kolejnym pokoju. Nie wiem dokładnie, co ten ząb robi. Zaraz się przekonamy. Okej. Okay. Aha! Takie buty. Ciekawe. Nie powiem. Chyba sobie zostawimy. Chociaż nie wiem, ponieważ trochę cienko u mnie, jeżeli chodzi o życie. Nadal 3 serduszka. A to nie jest jakaś super liczba. Larry Junior. Mini boss. A! Cholera. Się pod szczelę wstawię i załatwiony bomba. Bombastik i lecimy dalej. Świetnie. Bo jednak wezmę sobie tą książkę cieni zamiast tego zęba, ponieważ no cóż, ciekawy ten, nie powiem, ten ząb. Ale jednak bardziej przydałaby nam się w tym momencie ochrona niż jakiś przyzywany monstr. Dobra. Że się szybko uleczy tutaj. Go. No niestety kasy nam nie przybyło, więc nie kupię sobie tego używa. Trudno. Może uda mi się go kiedyś jeszcze zdobyć i wam przedstawić, co to naprawdę jest, ponieważ moje gdybanie w ogóle nie ima się do tego, co jest naprawdę. Carly, ty kupo mija. Przez chwilę mi się zdawało, że Steven był szmacianą lalką. To było dość dziwne. Nie wiem, przejrzę sobie jeszcze raz nagranie, ale na serio mi się tak zdawało. Nie wiem, czy ja jestem jakiś dziwny, czy co, ale tak było. Dobra, szybko załatwię tą kupę. Dajesz, Steven. Come on. Kurde, musiał zespanować te swoje minionki. A, dobra. Ciężka cieni się już skończyła. A z nim też zaraz skończymy, więc nie ma problemu. Okay. I koniec. Pięknie. Szybko skórzamy pas. Speeda. Już więcej speeda już nie potrzebuję. Ale lecimy dalej. Nie pogardzę żadnym darmowym itemem. Okej. Okay. Kolejny poziom. Kolejni przeciwnicy. Zobaczymy, co my teraz tutaj mamy. Idziemy sobie. Pięknie. Cyk. O panie. Jak Boże Narodzenie. No, przy okazji mamy kasę do sklepu w razie co. To mi się podoba. Okej, dobra. Teraz tego nie zlamię. O nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Nie, sobie. To będzie długa rozgrywka, jeżeli chodzi o nich. A. Macie. Jest. Jeden padł. Chamskie, że nie wiadomo, czy oni mnie tak naprawdę widzą, czy nie widzą. I cały czas zawracają w moją stronę. Nie jestem w ogóle tego pewien. A, macie. Zgiń. Jest. Jednego mniej. Przy okazji odblokowane wejście do pompy. Że nie coś. Okej.
tylko ten jeden. I będę miał drogę wolną. A. Jest. Świetnie. Ale ja mam teraz tych bomb. Tam. Wy to mi możecie nakichać. No, dawaj. Muszę tylko trafić. I mam. Jesteśmy prawie. No, pięknie, kurcz. Chociaż więcej nie potrzebuję. No, jesteśmy ustawieni pod względem itemów. Kasy oczywiście nigdy nie za mało. Nie za dużo, przepraszam. I jakąś drobną monetką nie pogardzę. Okej. Okay. Już myślałem, że tutaj mi się zespawnuje na środku, między tymi kolcami. O, Envy. Naprawdę. Nie lubię tego gnoja. To jest dziwny miniboss. On rozdziela się cały czas na dwa, na dwa, na dwa i do tego właśnie momentu, gdy są te malutkie główki i je tylko można zniszczyć, naprawdę. Okej. Okay. Nie jest trudny, co po prostu... No cóż, trzeba na niego uważać. Ponieważ super łatwo to z nim nie jest. Jak zrobisz wszystko naraz, że rozwalisz wszystkie głowy naraz, te małe i te duże, to masz przerąbane, bo tu lata wszystko dookoła i na pewno ci coś trafi. Więc nie licz na to, że Envy cię jakkolwiek przepuści, czy też opuści. Okej. Okay. Pójdźmy w górę. O, goddammit. O nie, o nie, o nie, o nie. Dobra. Byleby zabić te drudawy. Szybko, szybko, szybko. W szczególności tą... Ostatnie. Okej, okay, załatwię. Dobra. Jeszcze on. O. O, same brudawki, spoko. No problemu. O, cholera. To nie było mądre. Posunięcie, dobra. No, w następnym odcinku wypróbuję sobie Magdalenkę. Co by wam pokazać, co i jak. Nie wiem. Fajnie było, jakbym kogoś zachęcił, cholera, do grania Isaaca. I oby mi się zrobiło. Kto wie, może to będzie jeden z was? Chociaż... Można to zrobić. Cholera. Ops, bok. I zawsze dwie monety do przodu. I jedna bomba. Przynajmniej nam się oddała. Dobra. Chop, chop. I lecimy dalej. O, w ogóle. Masowany atak. Ta brodawa widać. Coś ma jakieś problemy, bo przed chwilą... Nie wiem, czy widzieliście, jak wywaliła zaledwie jedną kulę. Już stale lepiej sobie radzi. O, karta. Świetnie. The Chariot. A, pamiętam, co robi Chariot. Chariot działa tak jak ten róg jednorożca. Szybko po łbie damy. Jakoś szybciej mi z nimi idzie. Albo mi się zdawało. Kurde, miałem nadzieję, że to wlezie. Szybko. Mam was. Nie spodziewałeś się mnie. A, gdzie mi uciekasz? O, w mordę. Czemu on za... Dobra, nie będę się bawił. No, i po sprawie. O-o. Dubet, dubet. A przynajmniej mamy złoty pokój. Świetnie. Mnie to bardzo cieszy. I jeszcze lepiej, że mamy sklep. A co w nim? Mapę. W sumie można by było kupić mapę. Nie pogardzę, nie powiem. Zawsze może się przydać i podpaska mamy. Nie, zostawiam. Kurczę, czemu mi się same przedmioty pod spacjem
przytrafiają w złotym pokoju. Przydałby się, nie wiem, jakieś na wzmocnienie czy coś, ale nie będę narzekał, o Boże. O, Mario. Okej. Okay. Szybko się ich pozbyliśmy. Problem z głowy. A, taki tam. Już niepokoik. Ale powiem wam, że jesteśmy coraz bliżej matki. To wiem, że uda nam się dzisiaj już dotrzeć. Odcinek trwa już pół godziny. A, więc spróbuję nie zmarnować waszego czasu i dotrzeć do niej jak najprędzej. Tylko muszę najpierw się z nimi uporać tutaj. O, mordę. Too bad. Dobra, oni mnie tutaj szarżują. A i kurde, co ciekawe. O, tu ta skrzynia. Nic specjalnego. No właśnie, nie zauważyłem, że tam mamy ukryty pokój. Sobie pójdę. Może będą jakieś pieniążki. Przydałby się. O, no świetnie. Mówiłem, że zdobędę tego grzyba. Wspaniale. To jest właśnie ten, którego spotkaliśmy w sklepie. I no, czyli to jest ten, który daje nam podwójne życie. Fajnie. Przynajmniej w razie w ogóle zlamił, to mam jakby checkpoint taki zaznaczony. I spoko. Przynajmniej nie muszę się tym martwić. Co to? Aha, tu jest to serduszko. Okej, okay, już się wystraszyłem, że żadnego nie ma. Ja tutaj specjalnie po nie wędruję, to trochę by polecieli po chamie. Na początku, jak grałem w Isaaca, to zawsze myślałem, że ta kładka jest jednorazowa, dlatego uważałem, że nie opłaca się za bardzo jej kupować. No bo po co mi jednorazowa kładka? Przejdę sobie i koniec, nie? Naprawdę nic konkretnego nie zrobię, ale na szczęście to jest na długo, długo. Ciekawe, kogo by nie mieli. No cóż. War. Witam cię, War. O, prawda. No to nieźle zacząłem. O, w mordę! Cholera! Widziałem, że on tak robi. Czy w życiu? Mam cię. Dawaj, 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 dawaj. O, kurde! Nie! Uff. I co? Łyso ci teraz, co? Biedaku. O, no patrz, jak słodki. No, chodź, chodź. Mam cię! I przy okazji kolejnego miniona. To mi graj. Wspaniale, można iść dalej. Patrzcie, gdzie jesteśmy. Zaledwie jeden pokój od matki. Hell yeah! Dawaj, dawaj. Damy radę. No nieźle tu. Mamy. Mamy szanę. Okej. Teraz tego się pozbędziemy szybko. Mam cię. Teraz ty. Kiedyś się trafi. No. Ops. Kolędy. Słabo. Ja nie chcę naprawdę umierać. Naprawdę dobrze mi idzie. Proszę, niech to będzie życie albo cokolwiek. No, teraz pieniądze. Mamy pod dostatkiem. O, kurde. A, co ja zrobiłem? O. O. A, spoko. Ilu tam? Co ty mi możesz? Co ty mi możesz? A, dobra. Możesz wiele. Przepraszam, nie, nie rób. Aha, mam cię. Zabijaczki. Kurde, nie blokuj mi się. Dobra, wspaniale. Szybko z nimi poszło. Nie zachwyć mi od tyłu. Kieluszko sobie weźmiemy jak najbardziej.
O, miniboss czap. No. Kurde. Czemu to wybuchło? Jak najbardziej czap, chodź tutaj. Chodź, szarżuj, dawaj. Albo nie, albo nie, albo nie, albo nie. Wracaj. Okej. Tu cię mam. I... załatwiony. Teraz. No, gin! Zera. No. Zawsze coś. No nie powiem. Wspaniale to mi nie idzie. Przynajmniej nie w tym momencie. Dobra. Tu ostatnio zginęliśmy. Teraz się nie dam. Łabata. One głupio się teleportują. Nie wiem, gdzie one w ogóle się pojawią. O! Super Meat Boy, dzięki. Widziałem, że jak on się okręca, to też zabija przy okazji wrogów dookoła mnie. O, tak, brejniaki. Nope. 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 Uf. Mordę! Dobra. Będę się tak bawił, że ich zabiję. Okej. Okay. Nie, coś mi mówi, że raczej jednak do matki aż tak daleko nie dojdziemy. Chociaż nie będę aż tak pesymistycznie nastawiony. I po prostu zrobię coś i tak. Brawo. Kurde, ile tych minibossów? Żeby coś ciekawego dali. Nie wiem, chociażby pieniążki. Cokolwiek. O, chodź tu, chodź tu. Pięknie, załatwiony. No, kluczyk zawsze coś. Ale gdyby jakiś sklep nam się trafił, to też by było spoko. Kolejny! Teraz robaki dziwnej maźni. Jakieś lepsze wersje właśnie tych. O, bomba, kluczyk, bo mamy pod ostatkiem, a za to życia nie. Co mnie mega smuci. Co to jest za robak? Jezu, się wyskoczyłem. O, muszki. Muszki, muszki. Idźcie, moje muszki. Żadna zaraza mi się tu nie przedostanie. Okej. Szczególnie myśląca. Można wykorzystać te pieniądze, które mam, na grę w loterii. Może nam się jakieś życie odregeneruje dzięki temu. Op. Stary, dawaj życie, aby cię wysadzę. Dobra, pils może być. Bullhead. Kocham cię. Po prostu cię kocham. Proszę, o, chcę się ożenić z tą maszyną. Daj mi więcej. Tak jest. No proszę, jaka życzliwa ta maszyna. Jeszcze więcej, stary. No, nie przesadzaj, daj trochę. A, dobra. Co za dużo, to nie trochę. O, no, nie powiem, udało mi się. Z tym pełnym życiem. Przy okazji mam na bossa, w razie W. Tak więc spoczka. Oho. No nie wiem, iść czy nie iść. Interesuje mnie ten zakątek, gdzie jest dość dużo chapterów, ponieważ bardzo prawdopodobne, że tam jest złoty pokój. Jeśli tam przejdziemy tylko, przejdę sobie tylko dwa pokoje, jeżeli nie będzie złotego pokoju, to trudno, nie będę się tam dalej pchał. O, te toczące się jajca. Szczęście one toczą się tylko wzdłuż tego, co mają przy sobie. Czyli jej zło, bardzo łatwo robić. No, chodź tu. Pięknie. No, wspaniale. Mam złoty pokój, tak jak chciałem. No i to będzie ewidentnie bardzo długi odcinek. Ale przynajmniej coś tutaj się dzieje. Dobra. Serduszko, wspaniale. I... Anarchist Cookbook. No nie wiem. Zostawię sobie jednak Book of Shadows. Nie wiem, jakoś przywiązałem się do tej książki i wolę sobie ją zostawić, ponieważ nigdy nie wiadomo, co nas tak naprawdę czeka.
O, klepsydra. Zatrzymanie czasu. Zostawię sobie. Book of Shadows, a klepsydra w sumie działa bardzo podobnie, dlatego zostawię sobie tą klepsydrę i lecimy na bossa. Czy mi się uda? Czy zabiję kolejnego bossa? Zobaczymy. Wiem na pewno, że wysadzę tą maszynę. Sorry, ją. Okej, serduch. Wspaniale. I kolejny boss. Dam, dam, dam. Kogoż tu mamy? No i patrzcie. Obiecałem wam, że dożyję matki. I dożyłem. No to dawaj, matula. Lecimy. Mam cię. Olewy. To będzie ciężka rozgrywka. O, mordę. No nieźle. No ty już mi tutaj tak nie... Wystawiaj poprzeczki, o, w mordę. To się rechoczysz, głupia. Dawaj, dawaj. No co jest, matka? Ty miękasz? To w złym momencie użyłem... Będę. A, było blisko. Mamo. Dawaj, dawaj. Niszcz swoje stwory. Mamo. Ile razy mam cię wołać? Co ty chcesz, kobieto? Jednego Isaaca, poza tym to jest Kain, a nie Isaac. Brzmiałabyś swoich synów. Finałowy boss, finałowa plansza. O, mordę. Tego się nie spodziewałem. Dobra. Jest. Jedno serce, nie fajnie. O, pół serduszka. Nie. Taki lepszy Isaac. Kain, cokolwiek. Nie, zostaw mnie. Kobieto. To zła kobieta była. Boże święty. O! Jest, jest, jest. O, cholera. Jest! Zabiłaś mi to mięso. Wspaniale. Pozwól cię, matko. I proszę cię, umrzyj. Nie! A byłem tak blisko. Noż do jasnej cholery. Aż mi się z tego powodu serce klęka. Noż cholera jasna. Dobra, nie będę was więcej przetrzymywał. Dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że wam się podobało. Może w następnym odcinku uda nam się w końcu tą cholerę ubić i będę miał w końcu z tego satysfakcję. Jak na razie, czekajcie na kolejny odcinek i do usłyszenia niedługo. Yo!